Witajcie, przysłano mi świadectwo, które wstrząsnęło w jakiś sposób treścią jego. Dotyczyło to snu osoby, która jest ze Stanów Zjednoczonych, osoby, która jest osobą wierzącą i w służbie, która miała sen proroczy w tym śnie. Moi drodzy, była bardzo przerażona, ale było to przerażenie związane z lękiem, takim Bożym lękiem, który wynika z respektu dla Boga. Ale z drugiej strony też była bardzo mocno dotknięta w sercu przez to, co zobaczyła, w jaki sposób wróg chce atakować ludzkość i w jaki sposób walczy o tą ludzkość. Zobaczyła tornado, ono było olbrzymie, które nadchodziło i w miejscu, gdzie było, pochłaniało wszystko. Z tego tornada jakby była wyciągnięta ręka, która pochłaniała ludzi. Jakby brała w to tornado, w ten wir. Ten wir był ogromny. Kiedy patrzyło się na to, ona mówi, że ona nigdy jeszcze nie w sensie fizycznym nie widziała, ani w sensie w mediach, ani osobiście takiego tornada. I ono się posuwało i nikt nie był w stanie tego tornada zatrzymać. I ona była świadoma, że to tornado zbliża się do niej. Więc ona w tym śnie poprosiła, aby jej rodzina opuściła to miejsce. Jej mąż, jej matka, którzy tam byli z nią w tym śnie, w domu jej. I jej rodziny, i również dzieci, ale ona została z siostrą. I kiedy była już świadoma, że to tornado się zbliża bardzo blisko niej, to wtedy one znalazły się w rogu domu jakimś, i przytrzymywały nogami drzwi. Ale kiedy tornado wtargnęło, drzwi były rozwalone i to jest takie jak koła. Ono wiało silnie. To była niesamowita moc i z tego tornado wyłonił się nagle wielki człowiek. I ona była świadoma, że to jest diabeł, który przemówił do niej, że ja nie mogę nic ci zrobić. I zrobił to kilka razy. I powiedział, że Bóg mi nie zezwolił na to, ponieważ ty żyjesz i poddajesz się całkowicie dla Boga i poddajesz się Bogu. W każdej dziedzinie swojego życia. To znaczy, żyjesz dla Niego i poddajesz całe swoje życie Jemu. To świadczyło o tym, że diabeł nie był w stanie dotknąć nikogo, kto w pełni żyje, pełnią życia Jezusa Chrystusa i poddaje się w każdej dziedzinie Jezusowi. I wtedy coś też powiedział do jej siostry i potem nagle znowu powstał taki wir, tornado i opuścił ten dom i drzwi się zamknęły z powrotem. Był to dla niej bardzo wstrząsający sen, ale niesamowite przesłanie, że diabeł jest wypuszczony i będzie robił różne rzeczy i to w dużym nasileniu, co dotychczas nie było. I my zdajemy sobie z tego sprawę, że my musimy bardzo uważać przede wszystkim na stan swojego serca, stan swojego umysłu i w ogóle na całe życie nasze w Jezusie Chrystusie. Niech ta przestroga będzie również dla nas zachętą, że jeśli jesteśmy w Jezusie Chrystusie, nic nie jest w stanie nas dotknąć. Bo kiedy człowiek jest w Jezusie Chrystusie, żadne nieszczęście, żadna plaga, żadna zaraza nie jest w stanie tak naprawdę człowieka dotknąć. Ponieważ my nie walczymy środkami cielesnymi, ale my walczymy ze zwierznościami i my walczymy Duchem Bożym, Słowem Bożym, które nas dzisiaj przekonuje. A więc on powiedział, ja nie mogę ci nic zrobić. Z drugiej strony powiedział, Bóg nie dał mi przyzwolenia, żeby to cokolwiek tobie zrobił. Więc w związku z tym tutaj chcę się teraz zwrócić do księgi Habakuka, którą wielokrotnie czytaliśmy i może zaczniemy czytać trzeci rozdział od trzeciego wersetu. Święty przebywa z góry Paran, jego majestat okryje niebiosa, a Psan ku jego czci wypełni ziemię. Zapanuje jasność jak od blasku światła, promienie strzelą z jego rąk, z kryjówki jego mocy. Przed nim wyruszy plaga, jego śladami wyruszy pomór. Powstanie i zatrzęśnie ziemię, swoim spojrzeniem przerazi narody.
Pokruszą się prastare góry, rozpadną odwieczne pagórki, dawne i jemu znane szlaki. Wyobraźcie sobie teraz, to ten prorok, który jest widzący, on widzi, co mu Bóg pokazuje. To naprawdę jest niesamowite zobaczyć to, że on widział, czytamy 13 werset i 12 może zacznę. We wzburzeniu kroczysz po ziemi, w gniewie depczesz narody. Wyruszyłeś dla zbawienia twojego ludu, dla zbawienia swojego pomazańca, zmiażdżyłeś szczyt domu bezbożnego, obnażyłeś fundament aż do skały. Twoje dzidy przeszyły głowy wodzów, burzą się, bo chcą mnie rozproszyć. Widzicie, kiedy on widzi taki obraz, że obnażane są fundamenty, rozbijany dom bezbożnego, to wszystko napawa niesamowitą trwogą. I tutaj my widzimy, że dalej jest napisane, czytam, werset 15 i 16. Podeptałeś morze swoimi i swoimi końmi, stłumiłeś kipiel mnogich wód. Usłyszałem i zatrzęsło się we mnie wnętrze. Głos wywołał drżenie moich warg. Bóle dotykają moich kości. Trzęsą się pode mną nogi, bo czekam ufnie na dzień utrapienia, aby nastał dla ludu, który nas nadejdzie. I tutaj widzimy, że jego serce jest niesamowicie strwożone, ono drży. Czyli tak naprawdę widzi to utrapienie, moi drodzy. On zadrżał przed tym dniem utrapienia, który nadchodzi na lud, który mnie uciska. I teraz widzimy sytuacje, które miały ostatnio miejsce w Polsce. Fala uchodźców, które, moi drodzy, zalewają Europę. My obawiamy się fali muzułmanów, którzy są wyznawcami islamu. Obawiamy się, że będzie miało to wpływ niesamowicie fizyczny i duchowy na państwa, również na Polskę. Modlimy się. Stoimy w modlitwie jedności serca, zdania i myśli, aby dać odpór temu działaniu, aby ochronić granice Polski i nasz naród. Ale na pewno wiele z nas, i którzy jesteśmy tutaj, albo nas nie ma, drżeliśmy, albo mieliśmy, pojawiał się lęk, co będzie, kiedy muzułmanie wkroczą do naszego kraju, bo my znamy ich zasady religii, ząb za ząb, oko za oko. I my znamy, że ich, moi drodzy, wierzy, jakby to wierzą, i że są zdolni do rzeczy, które mogą nas dużo kosztować i ten naród, więc na pewno nie czuliśmy się w tym momencie bezpieczni. Nie czuliśmy się, że siedzimy w siedzibach pokoju bezpieczeństwa, które mamy w Jezusie. A więc pojawiło się nagle drżenie, pojawiło się jakieś obawy, wątpliwości, ale widzimy kolejną sytuację, że przychodzi plaga. I tutaj zdajemy sobie sprawę, że Duch Boży dzisiaj, tak jak i za każdym razem, bo Słowo Boże mówi 365 razy na każdy dzień, mówi do nas, nie bójcie się, tak? Nie bójcie się, to znaczy ja was ochronię, tak? Ja mam o was staranie. I tutaj chciałabym w tym momencie, moi drodzy, przyjść do Słowa Bożego w Księdze Jozuego, drugi rozdział, pozwolimy sobie otworzyć. I tu chciałabym zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz, że Jozue syn Nuna wysłał dwóch zwiadowców, aby obejrzał ziemię oraz Jerycho. I tutaj my widzimy, że oni zatrzymali się na noc, ale królowi Jerycha doniesiono, że są zwiadowcy. I my widzimy tutaj interwencję Rahab, która im pomaga, moi drodzy. I gońcy ruszają za zwiadowcami, siódmy werset drugiego rozdziału. Moi drodzy, i zaraz po ich wyjściu bramy zamknięto, im udało się uciec. Moi drodzy, Rahab im pomogła. I dlaczego im pomogła, czytamy w dziewiątym wersecie. Tu jest powiedziała, wiem, że Pan wyda wam tę ziemię, dlatego że padł na nas strach przed wami. Na wieść o was mieszkańcy tej ziemi truchleją. Słyszeliśmy bowiem, że gdy wychodziliście z Egiptu, Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego. Wiemy też, co uczyniliście dwóm królom amoryckim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których
obłożyliście klątwą. Gdy o tym usłyszeliśmy, struchlały nasze serca i straciliśmy całą odwagę do walki z wami, ponieważ Pan, wasz Bóg, jest Bogiem na niebie i na górze, na ziemi i w dole. Co to oznacza? Diabeł próbuje nas za każdym razem zastraszać. Dotyczy to różnych dziedzin naszego życia. Ale tu w tej historii widzimy, że ci mieszkańcy, między innymi Rahab, ona coś zobaczyła bardzo ważnego, że za tymi ludźmi stał Bóg Izraela. Tu chodzi o to, żeby w tym czasie bardzo strategicznym świat zobaczył, że za nami stoi Bóg. Zobaczył ponadnaturalną ochronę, zobaczył ponadnaturalne działanie w nas. I tak naprawdę tu chodzi o to w tej sytuacji, że Bóg chce podnieść respekt Kościoła, szacunek dać Kościołowi ze strony świata niewierzących. To, co powiedzieliśmy w tym Malachiasza, że to jest czas, kiedy Bóg końca końców będzie pokazywał, jaka jest różnica pomiędzy człowiekiem wierzącym a niewierzącym. Ale ona daje wyraźnie tu świadectwo. My widzieliśmy, jak Bóg za wami stoi. My widzieliśmy, ile razy widać było ponadnaturalną interwencję Boga w waszym życiu. My widzieliśmy, ile razy Bóg was zachował, ile razy Bóg was uzdrowił z nieuleczalnej choroby. Ile razy Bóg wam pomógł w sytuacji, która była po ludzku bez wyjścia. A więc chodzi o to, żeby ludzie zobaczyli w nas kogoś, kto chodzą w autorytecie imienia Jezusa Chrystusa i kogo modlitwy mają niesamowitą wagę, niesamowite znaczenie. To jest tak, jak wtedy zgrzeszył, chodzi mi o historię Abrahama i jego żony. I król, Bóg do niego powiedział, do króla, który był nieświadomy rzeczy, poproś jego, aby on się wstawiał, ponieważ on jest moim człowiekiem i ja go wysłucham. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, żeby ludzie zobaczyli, że jesteśmy ludźmi samego Boga. I żeby też my z jednej strony nie dali się zastraszyć wrogowi sytuacją, jaka się dzieje wokół nas, ale z drugiej strony, żebyśmy też byli powodem do tego, żeby inni zobaczyli, że za nami stoi Bóg. To jest bardzo ważne. I moi drodzy, wróg, kiedy zobaczy, że my nie dajemy się zastraszyć, to Słowo Boże mówi, jeżeli On nie jest w stanie nas zastraszyć, to wtedy my jesteśmy w stanie przeciwstawić się wrogowi, poddając się Bogu i On na pewno ucieknie, tak jak Słowo Boże mówi. A więc, moi drodzy, naturalną reakcją jest, że jeżeli zbliża się jakiekolwiek nieszczęście, czy dostajesz jakąś złą wiadomość, że jesteś nieuleczalnie albo bardzo chory, czy dostajesz wiadomość, że jesteś śmiertelnie chory, czy dostajesz wiadomość, że ta plaga, czy to, co idzie, zagrożenie, ono przynosi dużą śmiertelność. Reakcja, że ludzie przestają czuć się bezpieczni, że przychodzi tak zwana trwoga. Ale my wiemy, moi drodzy, że Pan, moi drodzy, chce dzisiaj pokazać, że On jest przede wszystkim ten, który idzie na czele tych szeregów, który stoi za nami. Chodzi o to, żeby to serce wroga zwątpiło, a nie nasze serce, żeby zwątpiło. I tutaj, kiedy ja czytam, że Bóg jest Bogiem na górze, na niebie i w dole, to mnie bardzo rozradowuje mojego serca, moje ducha. Dlatego, że ja wiem, że w każdej okoliczności, w każdej sytuacji, kiedy ja mam doła, kiedy ja nie mam doła, kiedy jest dobrze, ale też kiedy nie jest dobrze, Bóg jest ze mną. I któż jest, jeśli Bóg jest ze mną, co Boże mówi, to kto jest przeciwko mnie? Diabeł, my wiemy dobrze, że nie może nic stworzyć. Diabeł kopiuje Boga. Moi drodzy, i teraz my zdajemy sobie sprawę, gdy Izraelici, moi drodzy, mieli wypędzić, mieli się odciąć, mieli wykopać ludy Kananu, bo Bóg nie chciał, żeby oni się z nimi stykali, żeby oni do nich przylgnęli, żeby oni nabrali ich nawyków, żeby mieszali się z żonami, ale mówił, żeby się odcięli od tych ludów, od tych bożków, ponieważ żeby ich serce nie poszło za wrogiem, nie poszło za bożkiem, bo wtedy, jeżeli oni pójdą, to ich serce struchleje, że oni nie będą w stanie zwyciężyć wroga. Moi drodzy, bo lęk przed człowiekiem, my widzimy, że usidla człowieka, zakłada tak zwane sidło. Kiedy rzucisz na człowieka siatkę, on nie jest w stanie się z niej sam wyplątać. On musi mieć drugiego człowieka, który pomoże mu się wyplątać.
A więc Mojżesz powiedział, nie będziecie się z nimi stykali, z tymi ludu Kananu. Nie będziecie przylegać do nich. Nie będziecie robić to, co oni robią. Nie będziecie, nie pójdziecie na kompromis. Nie będziecie służyć żonom, bożkom tych żon. Ponieważ kiedy Bóg od was odejdzie, to jest najstraszniejsza rzecz, jaka może się w waszym życiu stać. I moi drodzy, Jezus też miał moment w swoim życiu, pamiętamy, jest napisane w Getsemane, kiedy on smucił się i drżał. Z jednej strony, moi drodzy, począł się smucić i trwożyć. Czytamy w Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, 37 werset. To znaczy, że Jezus jako Bóg, on wiedział, co go czeka. On mówił o tym, co go czeka. Moi drodzy, że go ukrzyżują, że on będzie cierpiał i jaką śmiercią umrze. On to wszystko wiedział. I on mówił w 38 wersecie, smętna jest dusza moja aż do śmierci. Co to znaczy? Nie było mu tutaj do radości. Nie było mu łatwo. Ale powiedział do swoich uczniów, pozostańcie tutaj i czuwajcie ze mną. Czuwajcie i módlcie się za mną, tak jakby chciał powiedzieć. Moi drodzy, a jaka jest reakcja każdego z nas w różnych momentach trwogi, moi drodzy? Moi drodzy, co to znaczy? Wiele razy w stanie zagrożenia ten lęk się pojawia i trwoga. I to jest normalne, tak jak było to w życiu samego Pana Jezusa. Najgorszą rzeczą jest trwać w tym. Trwać w tym. To znaczy, nie możemy w tym trwać. To znaczy, takie rzeczy będą się pojawiać, ale nie możemy w tym trwać. Moi drodzy, Jezus, pamiętamy, kiedy była burza, on się nie bał. Uczniowie spali, budzą się, jest burza, ale on używa swojego autorytetu, cisza tą burzę, wiatr, gromi. My widzimy, że Jezus w świątyni śmiało sobie poczyna z tymi, którzy robią ją świątynią dla zbójców, miejscem sprzedaży, kupowania. Moi drodzy, i dlaczego on tak śmiało to robił? Dlaczego on tak zdecydowanie to robił w odwadze? Bo on wiedział, że to nie jest jego czas. Czas. Rozpoznać czas i porę. To jest bardzo ważne w dzisiejszym czasie. Moi drodzy, nie bał się, bo to nie był jego czas. I my czytamy w Ewangelii Łukasza, możemy teraz otworzyć, Ewangelię Łukasza, 21 rozdział. Moi drodzy, będziemy czytać od wersetu, moi drodzy, 19. Dzięki wytrwałości pozyskacie swoje dusze. Amen. Tutaj Słowo Boże mówi, pouczało nas, modliliśmy się o to, co było w kościele laodycejskim, żeby nie było dzisiaj w kościele, że Bóg chce, żebyśmy nabyli sobie złota w ogniu wypróbowanego. Czyli Bóg będzie nas przetapiał, tak? Będzie nas oczyszczał, żeby to, co nie jest właściwe, dobre, żeby to zostało oddzielone od prawdziwego złota, aby wiara nasza była w ogniu wypróbowana. I tutaj dzięki wytrwałości pozyskacie swoje dusze. Więc rzeczy będą się dziać trudne i jeszcze trudniejsze, moi drodzy. Tu jest napisane. Przedtem jednak wyciągną ręce po was, 12 werset, i ze względu na moje imię będą was prześladować. Osądzą was w synagogach, ciągle czytam werset 12. Wtrącą do więzień, poprowadzą przed królów i namiestników. To da wam sposobność do złożenia świadectwa. Weźcie sobie do serca, aby nie przygotowywać wcześniej obrony. Ja bowiem podsunę wam słowa i ja obdarzę mądrością, której wszyscy wasi przeciwnicy nie zdołają się przeciwstawić ani oprzeć. A wydawać was będą rodzice i bracia, krewni i przyjaciele. Zabiją też niektórych z was. Ze względu na moje imię wszyscy będą was nienawidzieć, lecz nawet włos waszej głowy nie przepadnie. Dzięki wytrwałości pozyskacie swoje dusze. Co to znaczy? Czy to jest czas, aby głosić Ewangelię? Czy to jest czas, aby świadczyć o Jezusie Chrystusie? Myślę, że ten werset dzięki wytrwałości pozyskacie swoje dusze, to znaczy, że bez względu na okoliczności i sytuacje, że człowiek będzie świadczył o tym, że należy do Jezusa, będzie świadczył o Bożej dobroci,
będzie świadczył o Bożej łasce, będzie świadczył o Bożej wielkości. Nie będzie się tego bał. Diabeł nie będzie w stanie zamknąć mu ani serca, ani ust. To jest ta wytrwałość święta. I 20 werset, a gdy zobaczycie Jerozolimę oblężoną przez wojska, wiedzcie, że bliskie jest jej spustoszenie. Wtedy ci, których te wydarzenia zostaną w Judei, niech uciekają w góry. Przebywający w mieście niech je opuszczają. Ludzie z okolic niech do niego nie wchodzą, gdyż będą to dla miasta dni odpłaty, aby wypełniło się każde proroctwo. Biada w tych dniach kobietom w ciąży oraz karmiącym matkom na ziemi, bowiem nastąpi wielki ucisk i zapłonie gniew skierowany przeciwko temu ludowi. Niektórzy padną on ostrza mieczy, inni dostaną się do niewoli u wszystkich narodów. Jerozolima zaś będzie deptana przez obce narody, aż się czasy narodów dopełnią. I będą znaki, 25 werset, na słońcu, na księżycu i gwiazdach, i na ziemi rozpacz narodów bezradnych wobec rynku, morza i szalejących fal. Ludzie będą mdleć ze strachu, 26 werset, w oczekiwaniu klęsk nadciągających na mieszkańców świata, gdyż moce nieba nawiedzi wstrząs. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i z wielką chwałą. Gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, gdy zbliża się wasze odkupienie. Ta kobieta, która miała ten sen z wizją, ona usłyszała, że szatan został wypuszczony. To znaczy dano, Bóg mu dał możliwość działania. I my widzimy 34 werset. Trzeźcie się natomiast, aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa, przepicia oraz trosk dnia codziennego, aby ten dzień nie spadł na was znienacka. Niczym sidło, bo zaskoczy wszystkich mieszkających na obszarze całej ziemi. Bądźcie więc czujni w każdej chwili i módlcie się, abyście zdołali uciec przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć i stanąć przed Synem Człowieczym. Amen. Tutaj Bóg wyraźnie zwraca uwagę, aby każdy w szczególny sposób miał baczenie na kondycję swojego serca. Myślę, że ten czas jest nam w jakiś sposób dany, żeby więcej czasu spędzać z dziećmi, z rodziną, z mężem, ale też z Bogiem przede wszystkim. I tutaj chcę zwrócić uwagę, moi drodzy, to co Słowo Boże mówi, że świat będzie się bać, mdleć z trwogi. Ale to nie ma dotyczyć nas, których mamy Boga, który jest lwem z pokolenia Jud. Moi drodzy, tutaj my zdajemy sobie sprawę, że bardzo ważna rzecz jest, że my będziemy widzieć zasadniczą różnicę. I 28 werset tutaj bardzo ważnie mówi. Gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście swoje głowy, gdy zbliża się wasze odkupienie. Co to znaczy? Człowiek zdaje sobie sprawę, że to zbliża się jego odkupienie. To nie jest spuszczenie głowy, to nie jest wycofywanie się, ani ucieczka, bo naszym schronieniem jest Pan Jezus. Ale to jest właśnie podniesienie głowy, że ja jestem aż dzieckiem Bożym, że ja należę do Jezusa Chrystusa, że moim Panem jest Jezus Chrystus, że Boże Królestwo jest dla mnie, należę do Niego. I tutaj, moi drodzy, baczcie na siebie, strzeżcie się, amen, bądźcie czujni, módlcie się przez cały czas, ponieważ wróg sidła swoje na nas, moi drodzy, rzuca. Moi drodzy, bez Boga nigdy nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Bóg rzeczy czyni w nas i przez nas, na ile my mu na to pozwolimy. I my widzimy, że Habakuk w 3 rozdziale, wracamy do tej księgi, on wyraźnie, Bóg tutaj pokazuje, że przez niego, 3 rozdział, 6 wers, powstanie i zatrzęśnie ziemią, swoim spojrzeniem przerazi naród. Co to znaczy? Trzęsienie ziemi, powstaje Bóg, pękają góry. Co to znaczy? To znaczy, że mówi, przepowiada ekonomiczny też kryzys, który w związku z tym, ze zniszczeniem jest nieuchronny. Ale jaka jest reakcja Habakuka? Wiele razy o tym czytaliśmy.
W 18 i 19 wersecie jest napisane. Ale ja będę radować się w Panu. Cieszyć się będę Bogiem mojego zbawienia. Wszechmocny Pan jest moją moc. On uczynił moje nogi jak ułani. Sprawił, że mogę kroczyć po moich wyżynach. W innym miejscu my czytamy, w liście do Rzymian, kiedy jest powiedziane o kroczeniu jak łania, jak jelonek na wyżynach, jest mówione w kontekście głoszenia Ewangelii. To nic, że dzieje się, że zabrakło oliwki, że winorość straciła swój plon, że nie zakwitły figowce, że i nadziei na chleb z plonów nie ma, i obory opustoszały z krów, i w zagrodach wybito nie ma owiec. To nic. Ja po prostu będę ratować się z powodu, że On jest moim odkupicielem, że On już mnie odkupił, że moja perspektywa jest wspaniała. Ja wiem, dla kogo żyję i po co żyję. Ja będę, mój Pan jest wszechmocny, On uczynił mnie, On mnie uzdolnił do tego, aby świadczyć o Nim właśnie w szczególnym czasie. Świadczyć, jak On wielki jest, jak On jest miłosierny i łaskawy. Aby głosić Ewangelię. To nas nie zatrzyma. Filipian 4,4 mówi, radujcie się w Panu. Zawsze powtarzam, radujcie się. Bo radość Bogu jest zbawieniem, jest napisane. Amen. Bo radość, ja będę cieszyć się Bogiem mojego zbawienia. I tutaj, moi drodzy, przekonywać potrzebujemy każde nasze serce Słowem Bożym. Moi drodzy, uwielbieniem pieśnią, która podniesie naszego ducha. Posłuchaniem słowa od Boga. To jest pokrzepienie naszego ducha, aby się nie bać. Jest napisane w Psalmie 35,3. Powiedz duszy swojej, jam zbawieniem Twoim. Powiedz duszy swojej. Bóg jest Twoim zbawieniem. Jezus jest Twoim zbawieniem. Amen. Moi drodzy, pamiętamy tą historię. Otwórzmy Druga Królewska, 6 rozdział. Widzimy, że tam, moi drodzy, była taka konfrontacja, która polegała na tym, że wojska zaatakowały Elizeusza i jego sług. I wówczas sługa Elizeusza, 6 rozdział, Druga Królewska, powiedział do Elizeusza w ten sposób. Gdy wczesnym rankiem człowiek posługujący mężowi Bożemu wstał i chciał wyjść na zewnątrz, zauważył, że miasto otaczają wojska, konnica i rydwany. Wówczas sługa Elizeusza wykrzyknął, ach mój panie, co my teraz zrobimy? A on na to, nie bój się, bo liczniejsi są ci, którzy są z nami, niż ci, którzy są z nimi. I Elizeusz pomodlił się, panie proszę, otwórz jego oczy, niech przejrzy. I pan spełnił prośbę proroka i sługa przejrzał. I zobaczył, że góra wokół Elizeusza była pełna ognistych koni i rydwanów. Chodzi o to, że Bóg chce, żebyśmy dzisiaj zaczęli, prosili, aby widzieć rzeczy oczami Bożymi, nie oczami ludzkimi. Bo to, co widzimy oczami ludzkimi, wiele razy może wywołać w nas trwogę. Ale to, co myśli Bóg i jak widzi Bóg rzecz, to zupełnie daje nam inną perspektywę. Więc, moi drodzy, Bóg pokazany jest tutaj, zainterweniował, wysłał całe rzesze aniołów, wojska anielskiego, które będą stały za jego sługą. I to jest tak, że Bóg powiedział, że nas nigdy nie opuści ani nie porzuci. Każdy z nas ma swojego anioła stróża, ale Bóg wysyła szczególnie swoje zastępy w momencie, kiedy widzimy, są momenty trwogi, kiedy dochodzi do różnych sytuacji trudnych, ciężkich. Dochodzi do walk, dochodzi do zniszczeń. Bóg w tym czasie wysyła swoje zastępy anielskie, aby nam pomóc. I my potrzebujemy uspokoić swoją duszę. I tutaj widzimy, kiedy jest to niebezpieczeństwo, jaka reakcja jest Elizeusza, męża Bożego, a jaka reakcja jest sługi, który jeszcze się uczy. A więc, moi drodzy, kiedy człowiek codziennie umiera dla siebie, aby żyć dla niego, kiedy człowiek jest świadomy, że nie żyje już on, ale żyje w nim Chrystus. Ten lęk przed śmiercią, ten lęk przed obawą, że cokolwiek się stanie, on zostaje wyparty przez Słowo Boże, przez tą pewność, która jest w Jezusie, że żaden włos nie spadnie z naszej głowy bez woli Ojca. Moi drodzy, i zdajemy sobie sprawę, że sidła to jest ten lęk,
który diabeł na nas chce zarzucić. I tu jest napisane w psalmie, moi drodzy, nasza dusza niczym ptak wymknęła się z sideł ptasznika, psalm 124, 7-8 werset. Sidło rozerwane, a my wychodzimy na wolność. Nasza pomoc jest w imieniu Pana, On jest twórcą nieba i ziemi. Co to znaczy? Każde sidło lęku, które wróg chce za nas zarzucić. Ja teraz w autorytecie imienia Jezusa chcę rozerwać mocą słowa imienia Boga i słowa Bożego i krwi Chrystusa. Dlatego, że Pan powołał nas w Jezusie do pełnej wolności. Moi drodzy, i my zdajemy sobie sprawę, że Jezus nie obawiał się, kiedy jadł z celnikami. Jezus nie obawiał się, kiedy konfrontował się z faryzeuszami i sadyceuszami, bo On wiedział, że to nie jest jeszcze Jego czas. Czas określa w naszym życiu sam Bóg. Bóg zabierze cię z tego miejsca w czasie, kiedy On uzna. Jest jedna rzecz, że Bóg mówi, abyś był czujny, abyś zawsze był gotowy na to, że Bóg będzie chciał ciebie użyć i że Bóg w Bożym czasie ciebie kiedyś zabierze. Ale pamiętaj, w tym wszystkim Bóg chce ci powiedzieć, że tak jak świat mówi, że strach ma wielkie oczy, tak Bóg chce ci powiedzieć, to ty masz swoją odwagą zastraszać wroga i swoim, tak jak tu jest napisane, wytrwałość waszej duszy ma zastraszać wroga. Psalm 40:17 mówi, niech się rozweselą i rozradują w tobie wszyscy, którzy ciebie szukają. Niechaj ci, którzy miłują zbawienie twoje, mówią, zawsze, zawsze wielki jest Pan. Ogłaszaj, że Pan jest wielki. Ogłaszaj, że Pan jest cudowny. Ogłaszaj imiona Pana. Ogłaszaj, że większy jest ten, który mieszka w tobie, niż ten, który jest na świecie. Ogłaszaj, że Jezus jest Panem twojego domu, twojego życia, twojego biznesu, twoich dzieci. Wielki jest Pan, który pragnie pokoju sługi swego. Bo Bóg pragnie twojego pokoju. On przeznaczył ciebie do pokoju. On jest księciem pokoju. On zburzy wszelki mur nieprzyjaźni, aby pojednać nas ze sobą. On powiedział, że On przyniósł pokój między człowiekiem i człowiekiem i między człowiekiem i Bogiem. I teraz Słowo Boże mówi, ponieważ Bóg pragnie twojego pokoju. I to jest pragnienie cały czas. To znaczy, Bóg nie chce, abyś chodził w strachu. Moi drodzy, my zdajemy sobie z tego sprawę dzisiaj, że ja, moi drodzy, jestem człowiekiem sprawiedliwym przez krew Jezusa Chrystusa. Że krew Jezusa jest moją najwyższą ochroną, najlepszą ochroną. Że Jezus moją jest najwyższą ostoją. Więc nie boję się. I Słowo Boże mówi, nie bójcie się ich. Pana wielkiego i straszliwego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy. Człowiek nie może tak naprawdę modlić się, wstawiać, walczyć o swoje dzieci, o swój dom, bliski, o Polskę, kiedy żyje w strachu. Ponieważ strach jest przeciwnością wiary. Każda modlitwa, która wychodzi z Ducha Bożego, jest modlitwą wiary. W związku z tym Duch Boży przypomina nam, że my nie jesteśmy tych, którzy w wierze się cofają, ale jesteśmy ludźmi zrodzonymi z Ducha Bożego, żyjącymi w wierze. I teraz chcę powiedzieć, że za każdym razem, moi drodzy, przychodzi mi, kiedy myślę o Bożym pokoju, słowo Ewangelii Jana 14, rozdział 27 werset. Kiedy Jezus, kiedy już zmartwychwstał, przyszedł do uczniów i powiedział, pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie taki, jak świat wam daje. Ja wam daję. Niech się nie trwoży wasze serce i niech się nie lęka. Amen. Co to znaczy? Zanim Pan odszedł do Ojca i usiadł po prawicy Ojca, On powiedział bardzo ważne słowo. On wiedział, co będzie. I powiedział, ja wam daję pokój do waszych serc. I bardzo chciał nas zachęcić, aby strzec tego pokoju w naszych sercach, który ma rządzić w naszym umyśle, w naszym sercu, w naszym ciele. Nie pozwolić sobie tego pokoju wyrwać. Umieć rozróżnić
ten powierzchowny pokój, który daje świat, od głębokiego pokoju, niezastąpionego, który daje sam nam Zbawiciel. Po tym właśnie pokoju, który wyraża się w naszych reakcjach, my będziemy widziani, rozpoznawani, że jesteśmy inni, że jesteśmy Chrystusowi. I tutaj, moi drodzy, Słowo Boże mówi, pokój wam zostawię. On nam to zostawił, On nam to dał. Moi drodzy, i teraz niech wasze serce się nie lęka i nie trwoży. To jest ciągle głos Ducha Świętego do jego ciała. Słowo Boże mówi w Psalmie 119-165. Głęboki pokój czeka tych, którzy kochają Twoje słowo. Ty chronisz ich, Panie, przed upadkiem. I posłuszeństwo, i kiedy zwyciężają, Panie, kiedy, Panie, wyczekują Pana, Twego wybawienia i posłusznie wypełniają Twoją wolę. A więc Bóg chce od nas posłuszeństwa dla woli Pana i On chce, żebyśmy kochali Jego Słowo i wypełniali Jego Słowo, bo Jego Słowo samo w sobie jest pokojem. A teraz chciałabym Cię zaprosić do Psalmu 32, gdzie tutaj jest powiedziane w ten sposób. Niech się więc modli do Ciebie każdy oddany Tobie, gdy jest czas na szukanie Ciebie. Tak nie dosięgną go wody nawet największych powodzi. Ty jesteś moją kryjówką, Panie, przed uciskiem ochraniasz nas. Sprawiasz, że zewsząd słyszę okrzyk wybawienia Pana. Panie, my Ci dziękujemy, że Ty, Panie, dajesz nam to łaskę. I 10 werset, na bezbożnego spadają rozliczne cierpienia. Kto jednak ufa Panu, tego otacza łaska. Weselcie się w Panu, radujcie się sprawiedliwi. Wiwatujcie wszyscy ludzie prawego serca. Panie, ja dziękuję Ci, że Królestwo Boże jest w nas, Boży pokój i radość i sprawiedliwość. I chciałabym zachęcić nas do tego, co mówi również Psalm 62 w ten sposób. Jedynie w Bogu jest uciszenie mojej duszy. Jemu zawdzięczam zbawienie i wszystko. Tylko On jest moją opoką i moim wybawcą. Moją twierdzą, dlatego nic się ze mną nie zachwieje. Nic się ze mną we mnie nie zachwieje. Nic. I dalej jest napisane. Jedynie w Bogu jest uciszenie, ma duszo. W Nim jest źródło mojej nadziei. Tylko On jest moją opoką i moim wybawcą. Moją twierdzą. I nic się nie zachwieje. Na Bogu opiera się moje zbawienie. W Nim moja nadzieja chwały. On gwarantem mojej mocy. On moim ratunkiem najpewniejszym. Ufaj Mu, Jego ludu, zawsze i we wszystkim. Wylewaj przed Nim to, co Ci leży na sercu. Bóg bowiem jest naszą ucieczką. On jest naszą ucieczką najpewniejszą. Wiele razy, kiedy modliliśmy się i pościliśmy, my szliśmy do słowa z drugiej kronik, 7 rozdział, 14 werset. Tu jest napisane: a mój lud, nad którym wzywane jest moje imię, ukorzy się, ludzie zaczną się modlić, szukać mojej woli i zawrócą ze swoich błędnych dróg, to ja wysłucham ich z nieba, odpuszczę ich grzech i uzdrowię ich ziemię. Panie, my Ciebie dziękujemy, amen, że Ty jesteś ten, którego my szukamy całym sercem, całą duszą, całym swoim jestestwem. Boże, kiedy my szukamy Twojej woli z całą świadomością, kiedy my szukamy tego, co Ty pragniesz, to co Ty chcesz od nas, Panie. Kiedy my skłaniamy się, łamiemy swoje serca, uniżamy swoje serca. Boże, przed Tobą, nie to, co my chcemy, nie to, co my uważamy, nie to, co nam się podoba, ale co Ty chcesz, Boże. Bo właśnie przez posłuszeństwo jest nagroda. I przez posłuszeństwo my jesteśmy napełniani Duchem Bożym. I my możemy wzrastać z chwały chwały, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Dlatego teraz, na koniec, jeszcze raz powtórzę Słowo Boże. Moi drodzy, pokój mój zostawiam wam. Pokój mój wam daję. Tego pokoju świat wam nie da, ale ja wam daję.
Niech się wasze serce nigdy nie trwoży i nie lęka, bo ja zwyciężyłem świat. Amen.